Witam, z tej strony Łukasz Winiarczyk. Zapraszam na kolejny odcinek Przepytaj Piłkarza. Dzisiaj odpowiem na kilka Waszych pytań. Pierwsze pytanie, Bartek. Ile miałeś lat, jak zacząłeś grać w piłkę? Zacząłem grać w piłkę, miałem około 6 lat, aczkolwiek tata mnie zapisał do klubu, jak miałem lat 8 i wtedy gdzieś tam zacząłem tak już regularnie trenować pod okiem trenerów. Drugie pytanie, Łukasz. Kto był Twoim piłkarskim idolem w dzieciństwie, jak to nim jest obecnie? Piłką interesowałem się od zawsze i zawsze ją oglądałem, ale jakiegoś takiego specjalnego idola nie miałem. Kolejne pytanie, Bartosz. Jakiemu klubowi kibicowałeś jako dziecko? Gdzieś tam zawsze, jak byłem mały, oglądałem z tatą Bundesligę i klub, któremu kibicowałem, to Bayern Monachium. Jakie jest Twoje ulubione jedzenie? Moje ulubione jedzenie to Devolaj, zwłaszcza od mojej mamy, i Rolada z kluskami i z kapustą, tutaj od mamy, od żony przede wszystkim. Aczkolwiek nie jem tego często, ponieważ to tylko jak przyjeżdżam do nich w niedzielę, a tak na co dzień raczej o kuchnię dba żona i stara się gotować coś fit. Kolejne pytanie, Damian Audaś. Gdybyś mógł zamienić się prawą nogą z kolegą z zespołu, to z kim byś się zamienił? Moja prawa noga mi odpowiada, ale jeżeli miałbym się zamienić, to myślę, że przydałaby mi się taka prawa noga, taki odłamkowy. Myślę, że żeby tak nią może jakąś bramkę strzelić albo w defensywie dobrze wybić. Więc myślę, że od Krzysztofa Janusa by prawa mi pasowała, też by nie było trzeba ani przycinać, ani ukracać, bo jest podobnego wzrostu i też stopa jest podobna. Więc rzeźbić by nie było trzeba za dużo. Kolejne pytanie. Przemek Gała. Jak to jest mieć najlepszą lewą nogę w pierwszej lidze i kiedy będzie można zobaczyć w Ekstraklasie? Jak to jest mieć bardzo dobrze? Jest mieć najlepszą nogę w pierwszej lidze i kiedy będzie można ją zobaczyć w Ekstraklasie? Miejmy nadzieję, że po następnym sezonie. Kolejne pytanie, Mateusz Bodzioch. Dlaczego masz w szatni ksywkę Pershing? Jakaś historia się z tym wiąże. Otóż ksywka wzięła się na obozie, gdzie siedziałem gdzieś po treningu bardzo zmęczony i po prostu tak siedziałem, miałem głowę spuszczoną i Skrzypa powiedział, że wyglądam jak zbity pies i że wyglądam jak Pershing 13 posterunku. Chłopaki to podłapali, no i później mnie tak już nazywali. Kolejne pytanie, Bartosz Soliński. Czemu w rozwoju Katowice mówili do Ciebie Wrona? Mówili tak z tego względu, że na boisku staram się dużo podpowiadać i krzyczeć i śmiali się, że mój krzyk jest podobny do pisku Wrony. Kolejne pytanie od Jakuba. Twoja najlepsza bramka dla Odry. Myślę, że moja najlepsza bramka dla Odry była ta z Podbeskidziem, gdzie poklepaliśmy i przelobowałem bramkarza. Aczkolwiek też Polonią Warszawa się ładną bramkę, która też mi się na pewno podobała. Kolejne pytanie, Mario. Jak długo planujesz grać w Odrze? W Odrze planuję grać jeszcze co najmniej rok, ponieważ na tyle mam ważny kontrakt. A co przyniesie los dalej? No ciężko powiedzieć, różnie to bywa. I po prostu zobaczymy, co będzie. Kolejne pytanie, Oskar. Jak widzisz swoją karierę na przyszłe lata, swoje cele? No tak powiedziałem wcześniej, ciężko tutaj jakby coś planować, bo to różnie z tym bywa. Na pewno swój cel mam osobisty taki, żeby po prostu wrócić jak najszybciej do zdrowia i zacząć w pełni trenować. Bardzo dziękuję za pytania. Mam nadzieję, że udzieliłem wystarczających odpowiedzi. Mam jeszcze do rozdania dwie wejściówki. Wędrują one do użytkownika Mario. Klub się z nim skontaktuje poprzez Facebooka. I dodatkowo chciałem nominować do następnego odcinka Miłosza Trojaka. Cześć, na razie.